Cześć, jesteśmy na Karpiku w Grabuszycach, jest 29 październik, środa, rozłożyłem się od 12, teraz jest 14, przynęciłem z pombem, poszło sporo zalęty do wody, 75 deko kukurydzy z konopiami, 75 deko miksu kulek z peletem, czyli mojego z pomp miksu, który możecie zobaczyć na innym filmiku, no i łowimy, jestem już rozłożony, namiot postawiony. Wędki w wodzie. Na razie nic się nie dzieje. Sąsiad obok tam siedzi też, na razie cisza, też dzisiaj przyjechał na dłuższą zasiadkę. Ja siedzę do jutra, do 12 i zobaczymy, co z tego będzie. Efekty powinny jakieś być. Pogoda jest bardzo fajna. Jest ciepło, jak na tą porę roku 9 stopni. W nocy ma być minus 2, ale damy radę. Jest ciepło, słonecznie, wiatr na razie wschodni ma się w nocy zmienić na południowy i nad ranem już ma być zachodni. Ciśnienie też w normie 1020, troszkę ostatnio poleciało, ale teraz już od dzisiaj ma stać w miejscu. Księżyc też nam nie będzie chyba przeszkadzał, bo jest po nowiu, zbliża się pierwsza kwadra, więc warunki są, myślę, idealne. Testujemy dzisiaj nową kulkę Karel Nikl, nocna zmora, kulka o zapachu czosnku. Podobno bardzo skuteczna na tej wodzie. Zobaczymy. Na prawym kiju mam nocną zmorę, na lewym kill kryl. Na tej wodzie jeszcze na kill kryla nie łowiłem. Ostatnio na to połowiliśmy, a zobaczymy, czy na karpiku też kill kryl się sprawdzi z Karela Nikla. Zobaczymy, jak ta kulka tutaj się wykaże. A mi jest otra. Wyskoczył, pokazał się. Jest ich tutaj sporo, bo puścili 15 miesiąc temu. Biorą jak szalony. Dużo takie są, no, nieduże, tak do metra. Trzeba właśnie tu ładnie tak pokazać. Nie. Tak, nie. Patrzę, co to za obciążenie. Podam sobie. Jesiod wziął na kulkę z Karela Nikla, nocna zmora, ten smak też im podchodzi, bardzo fajnie. Pierwsza ryba złowiona na tą kulkę przeze mnie, fajnie, że się kuleczka sprawdziła. Fajna walka, mocna ryba, fajny hol. Weszły na mnie siotry w zanętę, teraz przerzucałem po tym braniu i ryba spoiła się tam, gdzie rzuciłem, wystraszyła się chyba piusku. Ale za chwilę spławiła się znowu, czyli chyba są tam na miejscu. Branie do brzegu i pusto.
padł drugi jesiotr, podobny do tamtego pierwszego też, niecałe 90 cm. Piękne branie udało się nakręcić. No i coś się dzieje. Zachodzi słońce powoli. Za chwilę chyba będzie ciemno. Polecimy jeszcze z pomem. Ryba weszła, więc możemy jeszcze sobie śmiało na noc polecić łowisko i utrzymać w ten sposób ryby w zanęcie. Takie podciągnięcie, ryba jest w łowisku. Teraz się nawet spawiła. Ryba jest w łowisku, takie podciągnięcie to jest podciągnięcie za żyłkę, nie ma sensu kija ruszać. Być może ryby albo poruszają koszykiem, albo z drugiej strony koszyka gdzieś ryba przepływała i zahaczyła o żyłkę. Przygotujemy sobie miksto z pomba. Mamy 75 deko kukurydzy z koniakami. Dodamy do tego 75 deko naszego pomb miksu. Mieliśmy ryby w łowisku, były jesiotry. Pewnie znowu było ich kilka, dwa się udało złowić, więc tam może być już dosyć mocno ta zanęta wyjedzona. Myślę, że nie do końca, ale może jej być za mało na całą noc. Podzielę sobie to co tutaj mam, to jest 1,5 kg, podzielę sobie na pół. I pół wrzucimy teraz, a pół zostawimy na rano, wstanę około 5:30. Powinno być już widno i wtedy donęcimy resztę. Standardowo booster Thunderbite z krylat antycki, jakieś 50 ml. Mieszamy. Dokładnie mieszamy tak, żeby cały pelet, całe kulki pokryły się boosterem, żeby wszystko było wilgotne. Odstawimy to na jakieś 15 minut i będziemy nęcić. Słucham, sklep teleskopowo? Dzień dobry. Tak. Tak. Tak, obydwa obsługuje i też obsługuje od X-Packa do 8 włącznie. Zgadza się też. Mam nadzieję, że karpie w końcu wejdą w zanętę. Na razie no, nie miałem nawet brania karpiowego. Nie udało się żadnego karpia złowić. Wygrywa na razie nocna zmora. Wszystkie trzy ryby na nocną zmorę. Na kilkrilla nawet piknięcia. Poczekam gdzieś tak do północy. Być może kilkrill tutaj na tej wodzie się nie sprawdza. Nigdy tu na kilkrilla nie łowiłem, to jest pierwszy raz. I być może to nie jest kulka na tą wodę. Spróbuję o północy zmienić, jeżeli do północy nie będę miał brania na kilkrilla, to zmienię na Thunderbite'a, kryl atlantycki, czyli na kulkę, która tu mi się zawsze sprawdzała. Ok, jak się coś będzie działo, będę się meldował. Jest 20:30, udało się złowić pierwszego karpika. Nieduży, 5,5 kg, ale wojownik. Fajna walka, bardzo mocna ryba, bardzo fajnie walczył. Wziął,
Znowu na nocną zmorę. Już nie wytrzymałem, przełożyłem na drugiej wędce. Teraz przerzuciłem zestawy, już łowimy na dwóch kijach na nocną zmorę. No dlatego, że cztery ryby padły na nocną zmorę, a na drugim kiju na kilkryla cisza. Zimno, niesamowicie. Mróz jest taki, że zamarzł mi namiot, cały tropik jest zamarznięty. Zamarzła mi mata, musiałem ją rozmrażać w wodzie, zanim tego karpia wyłożyłem na matę. Zamarzł mi podbierak, podbierak mi przymarzł do maty. Teraz go już na betonie trzymam, żeby mi do niczego nie przymarzł. Bo wcześniej to wszystko było tak zmrożone, że nie mogłem ryby podebrać. Musiałem nazdepnąć na matę i oderwać podbierak od maty. Jest chyba gdzieś koło minus dwóch, minus trzech. Ale ryby biorą, więc siedzimy. Jest 22. Złowiłem przed chwilą życiówkę karasia. 2,80 kg, 43 cm. Nie był bardzo długi, ale był gruby, upchany. Bardzo gruby brzuch. Zważyłem specjalnie matę, żeby odjąć później wagę maty. No i wyszło 2,80. Piękna rybka. To był karaś srebrzysty, nasz polski. Fajnie wybarwiony, taki idealnie srebrny. Piękna płetwa grzbietowa, taka wysoka. Piękna rybka. Kolejny karaś, 44 cm i 2 kg. Bardzo ładna rybka. Wyrwałem już ze śpiwora, teraz się z powrotem zapakowałem w śpiwór i będę się powoli zbierał do spania. Jakby dalej brały takie jakieś małe ryby, to pomyślimy nad zmianą zestawów na noc. Założymy kulkę 22, podpartą jeszcze jakimś pop-upem, zdejmiemy całkowicie metodę, założymy zestaw bezpieczny z klipsem. Jest godzina 10. Miałem przed chwilą piękne branie i niestety spinkę przy brzegu, karpia około 8, może 10 kg. Zbiło mi się przy brzegu, nie wiem co się stało. Haczyk ostry, chwytliwy, sprawdzałem na ręce. No i spiął się, pewnie był jakoś słabo zacięty, słabo zapięty, nie zacinałem go, bo już był z odjazdem. Wcześniej jeszcze złowiłem karasia takiego około 42 cm. W nocy bez brań wstałem o 8.30, czyli zestawy z dużą kulką podpartą pop-upem i z workami PVA przeleżały w wodzie 8 godzin bez brania, zgodnie z oczekiwaniami, ale chciałem się trochę wyspać. W nocy łowiłem na zasadzie albo grubo, albo wcale, no i niestety wcale. Tak, jestem zadowolony z zasiadki, fajnie się połowiło, fajne ryby, fajne życiówki karasia. Jesiotry też trochę powalczyły. Nowe kuleczki się sprawdziły, bo na nocną zmorę jeszcze nie miałem okazji łowić, a okazało się, że kulka jest bardzo łowna i fajna. Troszkę są za miękkie, to ich jedyna wada, że się bardzo szybko rozpadają jak leżą w wodzie, a poza tym fajna łowna kulka. No karpie niestety dzisiaj za dobrze nie żerują, tutaj sąsiedzi obok siedzą, łowią na 6 wędek, mają 3 łódki, wywożą po całym stawie i w nocy złowili tylko jednego karpia, 11 kg. Więc coś te miśki dzisiaj nie chcą za dobrze współpracować niestety, ale bywa i tak. Inne ryby uratowały zasiadkę. Więc ja się powoli zwijam stąd. Myślę, że z półtorej godziny jak stąd wyjadę, zanim się spakuję. W tym tygodniu zryb już tyle, natomiast w przyszłym tygodniu, w piątek, prawdopodobnie pojedziemy jeszcze na jedną zasiadkę na uroczysko karpiowe. A jeżeli by się nie udało w piątek pojechać na uroczysko, to przyjadę tutaj sam i posiedzę znowu na dobę od środy do czwartku. Na pewno jeszcze nie kończymy sezonu. W nocy było około minus 4, minus 5 stopni. Pozamarzało wszystko tutaj, ale jakoś dało radę. Nie ma co kończyć sezonu. Póki jeszcze cokolwiek ryby biorą, to trzeba korzystać. Jak już wodę skuje lód, to wtedy będziemy robić przerwę.
Oskarbi. Dzięki za poświęcony czas, za oglądanie tego filmiku i trzymajcie się. Na razie, cześć.